Polska w trakcie II wojny światowej została zdradzona wielokrotnie. Już we wrześniu 1939 roku zdradzili nas nasi sojusznicy. Kolportuje się wiele fałszywych informacji, które są na rękę tym, którzy napadali wtedy na Polskę, ale też na rękę tym, którzy nie dotrzymywali międzynarodowych traktatów, dogadywali się, mówiąc brzydko, z ludobójcami. Funkcjonuje wiele antypolskich, nieprawdziwych mitów. Funkcjonowała od początku wojny szeroko zakrojona antypolska propaganda. W ramach tej propagandy mogliśmy usłyszeć m.in., że Hitler najszybciej poradził sobie z Polską, co jest wielodnym kłamstwem, dlatego że Polacy bronili się najdłużej ze wszystkich krajów, które Hitler zajął. Pomijając już drobny szczegół, że Hitler nie zajął wtedy całej Polski, tylko zajął jej część. Drugą część zajął jego sojusznik, czyli Związek Sowiecki. Na koniec, mimo tego, jak wielką daninę krwi złożyli Polacy w walce za wolność waszą i naszą, zostaliśmy znów zdradzeni, ostatecznie. W związku z tym propaganda szła dalej. Byliśmy zniewoleni przez Związek Sowiecki, a ci, którzy nas zdradzili, musieli wybierać swoje niecne uczynki. Próbować zakłamać i obrać w cieplejsze ramy fakt, iż dogadali się z największym ludobójcą w walce przeciwko Hitlerowi. Może tak naprawdę, gdyby świat zareagował od razu, być może Hitler nie zdążyłby podpalić całej Europy. A właściwie możemy mieć nawet taką pewność. Słysząc antypolską propagandę, słysząc o polskich obozach koncentracyjnych, słysząc o różnych wymyślanych rzeczach albo wyciąganych drobnych, haniebnych kartach z polskiej historii po to, żeby napluć na historię tego wspaniałego kraju i narodu, na historię, która nie ma sobie równych, jeśli chodzi o okres II wojny światowej. Ciekawie zajrzeć do takich publikacji jak ta, Zagraniczne Formacje SS. Przeglądając kolejne kartki, gdzie podsumowane są statystyki, jeśli chodzi o ochotników w innych krajach, natrafiamy na ciekawe dane. Holandia, 50 tysięcy ochotników do SS. Belgia, 40 tysięcy ochotników do SS. Francja, 20 tysięcy ochotników do SS. Włochy, 15 tysięcy ochotników do SS. Dania, 10 tysięcy ochotników do SS. Tak idziemy przez Europę Zachodnią, pomijając już tereny położone bardziej na wschodzie. Oczywiście tutaj sytuacja była inna. Tutaj ci ludzie odczuwali zagrożenie ze strony Związku Sowieckiego, ale mimo wszystko, no, patrząc na malutką Łotwę i 80 tysięcy ochotników do SS, gdzie nie słyszymy w międzyczasie o łotewskich obozach koncentracyjnych, tylko o polskich. Słyszymy, ludzie w wielu krajach na świecie są uczeni o tym, że to Polacy budowali obozy koncentracyjne. Tak jakby chcieli mordować sami siebie, bo przecież obozy koncentracyjne niemieckie były budowane w pierwszej kolejności dla Polaków. Idziemy dalej. Rumunia, 50 tysięcy ochotników do SS. Estonia, 25 tysięcy ochotników do SS. Węgry, 20 tysięcy ochotników do SS. Chorwacja, 20 tysięcy ochotników do SS. I tak dalej, i tak dalej. Dochodzimy do Polski. Liczba ochotników 0. W najnowszej historii Polski, gdy na szali położymy czarne, haniebne karty i na tej samej szali położymy zapisywane złotymi skłoskami karty chwały, to nie tylko te karty chwały przeważają szale na swoją stronę, ale przewracają ją. Polska dysponuje miażdżącym stosunkiem chwały do hańby, jeśli chodzi o najnowszą historię. Dlatego wszyscy ci, którzy próbujecie napluć na ten umęczony II wojną światową i latami komunizmu naród, wszyscy ci, którym zależy na tym, żeby Polska była słaba, pogrążona we wstydzie i nieświadomości, drżycie, burza nadciąga.